Witajcie. Myślę, że każdy z Was kojarzy Bramę Floriańską w Krakowie. Jeśli nie, jest na kanale filmik, który ją pokazuje. Zerknijcie, ale czy znacie pokrótce jej historię? No to posłuchajcie, jeśli nie. Brama Floriańska, to inaczej Brama Świętego Floriana. Jest to średniowieczna brama z basztą, położona na Starym Mieście w Krakowie, na końcu ulicy Floriańskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Pijarską. I w pobliżu tej bramy znajduje się barbakan krakowski. Brama Floriańska stanowi pozostałość po dawnych murach miejskich i jest w sumie jedną z 8 krakowskich bram obronnych, obok bramy Sławkowskiej, Grodzkiej, Wiślnej, Mikołajskiej, Rzeźniczej, na Gródku, Szewskiej, Nowej i Pobocznej. Liczy w sumie 34,5 metra wysokości do gałki hałmu. Znajduje się nad wejściem od strony plan płaskorzeźba z orłem piastowskim. Orła tego wykonano według projektu Jana Matejki i zastąpiła ona w 1882 roku wcześniejszego orła. Od strony miasta znajduje się natomiast płaskorzeźba z XVIII wieku, wyrażająca świętego Floriana, a wewnątrz bramy znajduje się klasycystyczny ołtarz z początku XIX wieku z późno barokową kopią cudownego obrazu Matki Bożej Piaskowskiej. Obecnie brama wchodzi w skład turystycznej trasy Mury Obronnej i w sumie źródła pisane wspominają o bramie floriańskiej już od 1307 roku. Obecna budowla w swojej najstarszej części pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. W latach 1565-1566 w pobliżu bramy floriańskiej był zbudowany arsenał miejski. W XVI wieku mieściły się w bramie stajnie miejskie. W 1694 roku przeprowadzono został jej gruntowny remont. Na początku XIX wieku planowano zburzyć mury i w obronie stanął profesor Feliks Radwański, który pisał: chronią one przed wiatrami wiejącymi pod kościół mariacki od kleparza. Niedobre to wiatry, bo smrody i śmieci znosić będą, a także bezbożnie podwiewać spódnicę paniom, matkom i żonom. 13 stycznia 1817 roku Radwański wywalczył w Senacie Rzeczypospolitej Krakowskiej decyzję o pozostawianiu dla potomnych fragmentów średniowiecznych fortyfikacji. Zachowano więc część murów, w tym właśnie barbakan, o którym już kiedyś opowiadałam, i bramę floriańską. W roku 1882 ocalono bramę przed wyburzeniem po raz drugi i uczynił to w sumie książę Władysław Czartoryski. Postanowił tworzyć w baszcie nad bramą rodową kaplicę Czartoryskich. Rada miasta wyraziła zgodę pod warunkiem, że brama i baszta będą miały wygląd taki jak w połowie XVIII wieku. I w 1889 roku kończono kaplicę i konsekrował ją kardynał Albin Dunajewski. Ponowne rozebranie bramy planowano na początku XX wieku, gdy w mieście uruchomiono tramwaj elektryczny. Linia miała biec przez bramę, ale w sumie tramwaj nie mieścił się w niej, więc ostatecznie postanowiono pogłębić przejazd i brama została ocalona. A jeśli Wy macie jakieś skojarzenia z bramą floriańską, to dajcie znać pod tym filmikiem i do zobaczenia wkrótce.